serce. Planet. Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witam was w prawdopodobnie Uniwersytecie Simowym chyba. Słuchajcie, właśnie zajęliśmy sobie pokój, oto ten pierwszy, jesteśmy w tym akademiku, nie wiem, czy go poznajecie, czy nie, ja tu byłam chyba raz albo dwa, także nie za wiele. Zajęliśmy nasz pokój, ale nie, może na razie nie siadaj, tylko chodź sobie tutaj skorzystasz z toaletki. I słuchajcie, mamy 1500 simolonów na użytek nasz i słuchajcie, szybciutko chciałabym na pewno zmienić łóżko, nie wiem, czy nas stać będzie na te duże łóżko, takie, o, te wygodne, o kurczę, ono jest bardzo, bardzo drogie, ale wiecie co, ja bym wszystko bardzo chciałabym je kupić, bo on będzie się dzięki temu szybciej wysypiał i wiecie, no, jakoś tak będzie, no, lepiej mi się wydaje. I jeszcze jedną rzecz chciałabym, kibelek może nie, ale... Wiecie co, no taki prysznic, kurczę. Prysznic i kibelek chciałabym tutaj na pewno. O. Nie wiem co to jest, słuchajcie, ale ja zawsze tak robię, że po prostu tutaj daję wszystko i on nie musi już wtedy z niczego korzystać gdzieś tam u góry, tylko może sobie to wszystko robić tu na dole. Później oczywiście sprzedam, jak będziemy się wyprowadzać, ale na razie, wiecie, mamy 25 simolonów tylko, także bardzo, bardzo malutko, ale niech tam sobie skorzysta z toalety. Napisać pracę semestralną, okej, okay, napiszesz, choć tutaj będziesz rozmawiać z Albertem, może nie. Pisz blog, a nie możesz pisać? Pisz powieść, no kurczę, uczelnia, napisz pracę semestralną, o. O, tu gra muzyka nawet. Słuchajcie, och, ktoś sobie zajął pokój. Okej. Także słuchajcie, tak to wygląda. Ja tak zawsze robię, że tutaj daję trudno. No po prostu ma wszystko w jednym. Po prostu nie muszę, wiecie, latać gdzieś tam, patrzeć, czy zepsute, czy nie, czy wiecie, no, czy zajęte, czy nie. Tak, mam tu wszystko. Wiecie, skupiam się tylko i wyłącznie na studiach. I tyle. Powiem wam szczerze. Także tak, zaczniemy sobie tutaj troszeczkę grać, pójdziemy sobie raz na zajęcia i tak dalej, ale mniej więcej ja chyba szybciutko tutaj przegram ten czas sama, żeby on już mógł wrócić, wiecie, sobie na spokojnie do domku i w końcu, wiecie, z naszą Lilianką tutaj, o, ma dwa piorunki, fajnie, żeby mógł, wiecie, z Lilianką w końcu kontynuować swoją miłość. Aha, i jeszcze może wiecie co? Chciałabym takie coś mu kupić. O, dzięki temu będzie jakoś tam zarabiał. Malutko, ale wiecie, zawsze coś. Te 40 simolonów nawet nie dziennie, tylko częściej, co parę godzin to się odświeża. Także, żebyśmy mieli na czym zarabiać. Wiecie, o co chodzi. Okej, okay, od 15 do 17. Okej, okay, także będziemy odrabiać prace domowe i tak dalej. Nic tu ciekawego się nie będzie działo. Ja tu nie będę brała udziału w żadnych imprezkach i tak dalej, i tak dalej. O, kolejny pokój zajęty. Także no wiecie, tak to wszystko będzie wyglądać. No cóż. Później może troszkę się przywita z tutaj z lokatorami, ale na razie wiecie, skupiamy się tylko i wyłącznie na nauce. Później sobie pójdzie coś zjeść, ale na razie niech jeszcze trochę popracuje. Okej, okay, trochę tą pracę semestralną napiszę. Okej, okay, może tutaj na białej o ścianie będzie lepiej widać. Zawsze sobie fajnie tutaj dekorowałam ten pokój, wiecie, no zawsze coś tu robiłam, ale nie, hej! Hej, hej, hej! Dlaczego on tutaj włazi? No to chyba jakieś jaja. Wyproś go. Wypędź. Albo wypędź. Wyproś go, wypędź w ogóle. No. Nie życzę sobie, żeby on mi tutaj... Zamknij drzwi. No hello. Ja nie chcę, żeby mi tu nikt właził, słuchajcie.
No, o, no właśnie. Kurczę. Chciałabym, żeby to było tylko moje. Jeszcze mi to przegania mnie, słuchajcie. Nie, no tak to nie można. Okej, uczelnia. O, 67%. Także słuchajcie, już mamy pracę semestralną prawnie napisaną. Także bardzo się cieszę, niech on to robi. Będziemy mieli z głowy i będziemy mogli się zająć tutaj, wiecie, pierdołami. Ale na razie jeszcze chwila. Jeszcze chwileczkę. O, zajęty pokój. Dominik Japa. Ojej, jakie imienie, jakie nazwiska. Drenna kolumna, okej. Słuchajcie, no on prawie kończy, więc go chyba zostawię, niech on sobie, o, skończy to, super. No ekstra, gratulacje. Słuchajcie, Szczepan ma za godzinę wykłady. Okej, ale może jeszcze coś zjesz przedtem. Wiem, że zabawa bardzo niska. A ja nie myślałam, że on dzisiaj pójdzie na te wykłady, kurczę. No dobra, niech chociaż tak szybciutko sobie coś tu wszamie. Już kilka kęsów. Okej, i leć, leć. Te wykłady, leć, bo to już jest, o. Się zaraz jeszcze spóźnisz. Okej, to ja wrócę do Was za momencik, kochani. No i wróciliśmy z wykładów. Słuchajcie, 2 godzinki i z głowy i będziemy sobie tutaj grać w jakąś grę. Albo słuchajcie, może skorzystamy z tej gry, co jest tutaj u góry. O, może z tej. Zobaczymy, jak to działa. Tam jest głośno, gra muzyka, ludzi pełno jest. Fajnie. Okej, i musimy zdobyć kreatywność, tylko że ja nie wiem, jak tam gdzieś chyba była tutaj sztaluga. O, jest tutaj, także na pewno będziemy ćwiczyć malowanie. Chodź, pokaż się. O, słuchaj, fajnie. Fajnie to wygląda. Zabawa całkiem szybko leci. Także zostawię cię tu na chwilę z tym. Okej. No, graj, graj. Ale ej, ty tracisz przy tym simolony? No nie, kurczę. Nie. Chodź, oglądaj telewizję. A czy ty masz jakieś zadania domowe, czy coś takiego? Kurczę, nawet nie wiem, skąd oni to biorą. Przecież ty w wyposażeniu tutaj nic nie masz. A nic nie przyniosłeś. Nie wiem, skąd oni, czy może na niego kliknę? Pozuj poza uczelnię. Wykonaj zadaną pracę. O, właśnie. Chodź, gdzie idziesz? Idziesz na dół. Okej. Tutaj sobie. Ja tak wiecie, troszkę będę przyspieszać, bo to w sumie nie jest nic wielce ciekawego. Tak szczerze wam powiem. Także odrabiaj pracę. Zjesz sobie jakąś kolację. Jakiś chyba makaron. Kto tu wykonuje jakiś. O, jakaś cheerleaderka, słuchajcie. Okej, pokaż, jak tam ci idzie z tą pracą. O, w miarę szybko. Także, o, super. Udało ci się. Gratulacje. Okej, co ty masz tu za pragnienia? O, Dariusz i ja rozmawiamy. Dobra, jedz. Chodź, jedz tutaj. Masz drugi. Mam nadzieję, że on nie sprzątnie tego. Nie. Coś jeszcze chyba gotuje. To dobrze, niech gotuje, bo jesteś głodny. Nie wiem, czy się tym najesz wszystkim. O, i znikło mu, patrzcie. Fajnie, że on tak dba o porządek tutaj, dzięki temu, wiecie, nie ma takiego syfu. No dobra, i chodź tutaj sobie do swojego pokoju. Słuchajcie, taki, wiecie, no trzy w jednym, znaczy dwa w jednym. I prysznic, i kibelek. Okej, i jeszcze chwilę sobie pograsz tutaj. Albo może pójdziesz na górę pomalować i zdobędziesz ten punkt kreatywności. To może dzięki temu ci urośnie, wiesz, zabawa troszkę, chociaż nie wiem, czy przy malowaniu tutaj rośnie zabawa, czy nie. Ale cię chciał, szybki prysznic. O, bardzo powoli leci ta higiena przy tym prysznicu. Nie wiem, czego nie wymienimy, ale to później najwyżej. Leć na górę. Boże, no już myślałam, że mi to będą włazić do pokoju cały czas, ale na szczęście. O! Urosły tam pieniążki, ale to zaraz. Zaraz tam pójdziemy, tylko na razie tutaj. O. Szybciutko. O, tu kreatywność. A nie, myślałam, że masz wysoko. Ale dopiero zacząłeś. Dobra. Zdobądź. O, rośnie ci zabawa, także ekstra. Bardzo mnie to cieszy. Super. Cześć. No, cześć. Okej. Wszystko rozumiem, ale idziemy teraz troszkę spać już. Bo już jest bardzo późno, jest 1 godzina, także najwyższa pora, słuchajcie. Okej, kochani, to co? Ja wracam do Was jutro rano. Jak Szczepan się obudzi, bo na razie tutaj nie ma co za bardzo ciekawego. Śmiesznie oni chodzą, ci młodzi dorośli.
Okej, także za momencik do was wracam, kochani. Okej, kochani, wstaliśmy rano. Zobaczcie, jaką mamy genialną piżamkę. Super jest. I przyszły do nas prawdopodobnie rachunki, ale nie wiem, no my mamy je płacić. Nie bez jakiej paki za swoje pieniądze. Trochę tak, wiecie, słabo. Nie wiem, dlaczego tak to jest. A co tu wisi na ścianie? A nie, to jest, słuchajcie, ten czujnik, co chyba wodę rozprasza. Ktoś przyszedł do nas, profesor. Może przywitamy tego profesora. Nie wiem, czy powinniśmy, czy nie. Ale okej. Zawsze warto, wiecie, mieć dobre kontakty z profesorami. Okej. Ojejku, tak ci się spełniło, że sprzedałeś Bahamas. No tak. Ekonomia. No dobra, zobaczymy. Sprzedać arcydzieło, wątpię. Także wiecie, rano on wstał i troszkę się pouczył tej kreatywności. Wbił sobie poziomy i ten obraz jeden namalował. Także... także to się rano wydarzyło. I powitaj tego profesorka. Zobaczymy, co to za gość. Zabawiaj, powiedz mu dowcip. Okrzyk studentów może nie. No nie wiem. I pogadaj z nim. A później weźmiesz pocztę, zobaczysz, co tam... co to za rachunki w ogóle. O, ona chyba poszła na zajęcia. Szkoda, że tak późno mamy te zajęcia i tylko 2 godziny. No ale dobra. Mam nadzieję, że jakoś tam damy radę. Okej. 43 godziny. Wiecie co? To ja powiem wam tak. Wrócę do was na koniec tego semestru. Jak będzie egzamin końcowy, już wiecie, to wtedy wydaje mi się, że będzie najlepiej chyba, ale chciałabym sprawdzić... No nie, no 192 rachunki? Serio? Wykonaj pracę domową? No nie. Kurczę, no i my mamy to płacić? Dawać wszystkie rachunki? No kurczę. Nie podoba mi się to. No przecież skąd mam brać to pieniądze? Tak naprawdę. Nie wiem. Uczelnia, idź na wykłady. Okej, kochani, to ja wrócę do was już na koniec tego, wiecie, jak już będzie egzamin końcowy. Słuchajcie, jest godzina 8. Szczepan jest na zajęciach, znaczy na tym egzaminie końcowym, tym razem miał na 8. I nie wiem, co teraz będzie. Nie wiem, ile on trwa, więc już postanowiłam włączyć nagrywanie, żeby niczego nie przeoczyć. I powiem wam szczerze, że już zupełnie nie pamiętam. Zajmij pokój, hej, a dlaczego ty masz niezajęty pokój? O, słuchajcie, Szczepan kończy semestr. Szczepan dostaje na koniec semestru ocenę 5+. W rezultacie Szczepan otrzymuje stypendium z uczelni wysokości 1200 semolinów. Super. Hurra, Szczepan z tak dobrymi ocenami, że dostaje stypendium dziekańskie. Dobra robota. No to super, słuchajcie, ekstra. Spór akademicki było tak czy nie? Okej, czyli mamy 5, słuchajcie, za poprzedni semestr. I teraz... kurczę, musiałam coś kliknąć z tym pokojem, wiecie? Patrzcie, znowu te, czy... znowu rachunki? Odbierz, zobacz, kto to dzwoni. Także bardzo się cieszę, słuchajcie. Zaraz jeszcze sobie... ekonomia, no dobra, wybierzemy, ale to później. Weź tą pocztę, ale mnie szlak trafi, wiecie co? Ja spróbuję nie zapłacić za te rachunki. Ale nie, kto to wydzwania cały czas do nas, słuchajcie. Chodź, uczelnia... Dobra, wykonaj zadaną pracę. No nie możesz iść na wykład, jak dopiero wróciłeś. Dobra, i nie nieś tego daleko. Zobaczymy, trudno. Boże, dopiero zapłaciłam rachunki, a one znowu są i to całkiem wysokie. Nie będę ich płacić. Zobaczymy, co się stanie. Trudno. Okej. Super, zadanie wykonane. I czy teraz musimy dalej kondycję zdobywać? Słuchajcie, oho. To wiecie co, przydałoby się coś kupić. Skoro dostaliśmy tyle kasy, to może kupimy sobie coś po prostu lepszy prysznic. No dobra, może nie aż taki. Nie wiem, może ten. Darada? Czy o co chodzi? Aha, okej. Kurczę, no nie wiem, powiem wam. Dobra, kupimy tym razem takie rzeczy.
Może tutaj postawię? Dobra, gibelek tu, no nie wiem. I jeszcze coś do ćwiczeń by się przydało, ale już na nic nas nie stać, kurczę. Ten rowerek 900, no dobra, to zrobimy tak, że kupimy ten rowerek, wiecie. Nie wiem, gdzie go postawić, kurczę. Może tutaj, na razie nie będziemy miał dostępu do kibelka, ale to nic. To nic. Kurczę, tak ma nisko. Kondycję. No dobra. Potrzebujesz skorzystać z kibelka? No dobra, to przyjdź na górę, trudno. I będziesz tutaj ćwiczył. I zrobisz jeszcze zamknij pokój. Zrób zamknij pokój i możesz przyjść na górę, wysikać się. I przyjść tutaj ćwiczyć. Także słuchajcie, teraz zdobywamy nowe tutaj technikę. Mamy sprzątanie, mamy, tylko kondycja nam została. Także, o, już chciałeś wbić się do pokoju, no właśnie. Dlatego zablokowałam. Także słuchajcie, lecimy z kolejnym semestrem i wrócę do was na koniec tego roku, tak jakby, że tak powiem, no bo tu chyba, czy to jest semestr, czy to było, nie wiem, rok i podzielone na dwa semestry, czy to są semestry, no nie wiem, jak to jest dokładnie. Ale, o, jaki masz strój, słuchaj. Ale wrócę do was na koniec tego, wiecie, znowu tam semestru, że tak powiem. Także widzimy się za momencik, kochani. Słuchajcie, towarzystwo pożyczkowe zauważyło opóźnienie. Okej, czyli jednak muszę płacić te rachunki. No nic, już się zrobiły czerwone. Słuchajcie, jest 10:30 na 8, znaczy, tak, chyba na 8. Poszedł na egzamin nasz Szczepan, także zaraz powinien wrócić. Mam nadzieję, że za chwilkę się pojawi z piątką. Jak? Czy o 12 wróci? Aha, bo poszedł na 10. Ojejku. Na 10, tak, do 12 chyba trwa egzamin. Okej. Jak tam? 12. Jest. Gratulacje, słuchajcie, hura, Szczepan z tak dobrymi ocenami ekstra. O, dostaliśmy kolejny slot na pragnienia. On chce wybrać tą ekonomię, wiecie co, zaznaczę mu to. Teraz od 20 do 22, o kurczę. No to całkiem sporo. Zrobimy tak. Aha, czyli on nie wraca do domu ani nic, tylko po prostu leci dalej. Okej, super. Znowu wszystko ma zdobyte, także fajnie, słuchajcie, fajnie. Wykonaj zadaną pracę, tak. Okej, kliknęłam ci już, to dobrze. Także słuchajcie, no nic, no tak, będę leciała aż do czwartego roku i się tutaj chwilkę pomęczę z naszym Szczepanem, żeby jednak, wiecie, te studia zdobył. I zaraz mu jeszcze wybierzemy, okej, niech on tu skończy tą pracę domową, bo chciałabym, o, żeby miał na pewno skończoną. Nie, na razie nikogo nie przejmujemy, żadnych gości. Chodź uczelnia i wybierz kierunek studiów. Wybierzemy tą ekonomię. Tak bardzo chciałeś, że okej. Niech ci będzie. Wydać, o kurczę. No nie wiem, czy nam się uda. Ciężkie masz pragnienie, ale postaramy się. Okej. I na 20 lecimy oczywiście na warsztaty. Jak pisać pięknie. Okej. O kurczę, ale tu mamy... Jaki fakultet Szczepan? Psychologia, historia, fizyka, literatura, nauki polityczne, matematyka, ekonomia, biologia, fizjologia... Kurczę, aktorstwo. No nic, on ma pragnienie zdobywanie, aha, to i polityka, i biznes, i wywiad. Okej. Tak zróbmy. Wybierzmy tą, Wybierzmy tą ekonomię. Mój wydział ekonomię. Okej. W takim razie, słuchajcie, rozwijamy charyzmę, logikę i kreatywność. Także tak, kondycja, z tym możemy się pożegnać. Co tu się dzieje? Aha. Okej, jeszcze opłacimy te rachunki. No cóż, trudno, będziemy je musieli opłacać. Także tak, lecimy opłacić rachunki. I co, kochani, chyba wrócę do was po prostu pod koniec już całych studiów Szczepana, mi się wydaje, bo tu naprawdę nic zupełnie ciekawego się nie dzieje, że tak powiem. Naprawdę, kochani, nic się nie dzieje. On cały czas siedzi w pokoju, uczy się, zdobywa umiejętności i zdobywa tutaj potrzeby swoje zaspokaja. Nic tak naprawdę więcej. Ojejku, gdzie ty chodzisz?
Myślałam, że się zaciął. Także słuchajcie, nic naprawdę super, mega ciekawego. Z żadną tutaj dziewczyną nie będzie w romanse wchodził, no bo wiecie, ma swoją Lilianę, chociaż nie wiem, czy... Nie chciałabym, on nie jest taki, wiecie, że zdradza i tak dalej, także ma wykłady za godzinę. Aha, no to idź na te wykłady. Także słuchajcie, wrócę do Was pod koniec już po prostu czwartego roku i sobie jeszcze chwileczkę zagramy wtedy. Okej, to do zobaczenia za momencik. No i jesteśmy, kochani, słuchajcie, końcóweczka czwartego roku. Naprawdę długo grałam. Powiem Wam, że przełożyłam to na dwa dni. Okej, za godzinę mam wykłady. Zadzwoń sobie jeszcze do ojca na sekundę chociaż. Słuchajcie, chyba dopiero na 20 mamy ten egzamin końcowy, także dosyć późno. Powiem Wam tak, zbyt wiele tutaj się nie wydarzyło. To znaczy, wydarzyło się to, że tutaj mamy już ogrom umiejętności zdobytych. Z tą kondycją wydarzyło się coś bardzo dziwnego, ponieważ on miał chyba czwarty czy piąty poziom tej kondycji. Kazałam mu ćwiczyć na rowerku i nagle w dosłownie 3 sekundy, dosłownie 3 minuty może simowe, wbiły mu się wszystkie poziomy. Nie wiem, dlaczego tak się stało, to był jakiś bug, ale okej, mamy na maksa kondycję. Nie udało mi się tego nagrać, bo to wydarzyło się tak szybko, że nawet nie wiedziałam, o co chodzi. Tu się zaczęły pojawiać powiadomienia i nagle kondycja na maksa. Także szok ogromny. Słuchajcie, starałam się każdy rok, znaczy starałam się, no... Tak robiliśmy, że każdy rok był naprawdę na maksa, z każdego roku dostawał 1200 tych, czy tam 1500 nawet tych, z tych stypendiów, takich, wiecie, o co chodzi. Średnią ma 5,0. Już tutaj naprawdę wszystko na maksa. Jeszcze w międzyczasie, jak tam nie było już co robić, bo to wiecie, jak to bywa, ta nauka dosyć szybko poszła, nauczył się szczęścia dożywotniego, opieki nad dziećmi, tutaj swatać pary, bo nie wiedziałam, o co chodzi z tym, opanowywać gniew i tej fizjologii, że tam będzie się mniej chorował, o tako. Także no tak, słuchajcie, no... to nie wiem, o co to chodzi, to chyba coś tam rozwijał logikę. No i ta kondycja, to tak przez przypadek w sumie z tą kondycją i wiecie, tutaj oczywiście pozaliczał te studia, stypendium oczywiście za każdym razem dostawał i tutaj widzicie, tutaj była wyprowadzka, tak, studia. No i tutaj już się zaczęło, ukończył pierwszy rok studiów, drugi rok studiów, trzeci. No i teraz już jesteśmy, dostał stypendium i teraz już jesteśmy na końcówce, czwartego roku, zaraz wróci, to będzie miał mało czasu, żeby tak naprawdę coś zrobić i będziemy się wyprowadzać, kochani. Ja tutaj sprzedam ten kibelek i ten zlew, znaczy nie zlew, tylko prysznic, powiem Wam, bo już nam się tutaj to nie przyda. Rowerek może dostać, niech będzie tu. Okej, okay. Może komuś się przyda. Tych rachunków cały czas było niewiele, bo tam po 90 parę simolonów, to powiedzmy, że to było, wiecie, takie no płacenie za akademik, no wiecie, o co chodzi. Także tak, cóż by tu więcej Wam powiedzieć, no nic tak naprawdę się nie działo, siedział tak naprawdę w pokoju, spał, tutaj na komputerze grał albo pisał tą pracę semestralną, ćwiczył na rowerku, tam troszkę na sztaludze u góry, tutaj z książkami troszkę, wiecie, była walka, oni strasznie rozwalają te książki tak w ogóle. Już wróciłeś? No to super. No to co, nie wiem, chcesz zagrać sobie, to zagraj. I już czekamy tak naprawdę na 20, na ten 6 godzin. No kurczę, dużo. Czy na 22 nawet? O jacie, no dosyć późno. Ale jeszcze chwilkę chciałam z Wami tutaj, wiecie, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Także no nic ciekawego, żadnych znajomości tutaj nie zaznawał, bo po prostu nie było takiej potrzeby. Towarzystwo miał prawie cały czas duże. Miał pragnienie, żeby dzwonić do ojca, no to dzwonił. I tyle, no nic tak naprawdę więcej tutaj, wiecie, się nie wydarzyło. Tutaj non stop ktoś biegał, ojejku, ta myszka mi ucieka, przepraszam. Cały czas ktoś biegał nago, jakieś bójki tu były, biła się krowa z tą lamą i to było śmieszne, zrobiłam zdjęcie chyba im. Ale tak to powiem Wam, że nic takiego ciekawego, no. Dobra, zbierz te simolony, nie wiem, skorzystaj sobie tutaj.
Z nią się dosyć nie lubi chyba, bo cały czas ma jakieś x-y i tak ona go brzydzi, czy coś takiego, nie wiem. Odrzuca go, o tak, o. Także no, nic tam ciekawego. Próbowałam zadzwonić do Liliany, ale Liliana oczywiście nie ma telefonu, więc nie udało się. I słuchajcie, będziemy wracać do Miłowa, wyprowadzimy Szczepana. Nie wiem, czy on wróci do domu swojego rodzinnego, czy będzie w skrzyni... Oj, zmyślałam, że to on śmierdzi. Czy on będzie w skrzyni rodzin, czy wróci do swojego domu? No nie wiem. Także jeżeli... Aha, zajęte. No to właśnie na bok. Także słuchajcie, zobaczymy jak to będzie i po prostu... O matko, tak obok siebie sikają. I po prostu wprowadzimy go do jakiegoś domku i oczywiście Liliankę wprowadzimy do niego, bo Liliana grzecznie czeka na swojego przyszłego męża. On, wiecie... Nie chciał tutaj z nikim się zadawać, bo po prostu jak najszybciej zdeterminowany jest bardzo, żeby jak najszybciej, wiecie, wrócić do domu, do swojej Liliany. Ma słabe towarzystwo, to może z kimś tam sobie pogada jeszcze, bo praktycznie tego nie robił, więc niech sobie pogada. O, okej. No i tak tu zleciało, powiem wam. No nic naprawdę ciekawego. Można by było tutaj, wiecie, fajne rzeczy robić. Znaczy fajne, no nie za wiele, ale zawsze coś tam można by było, wiecie, więcej do tego bractwa dołączyć, bo tam są takie bractwa. Tutaj chyba można... Bractwo studenckie. O, przyłącz się i tutaj są bractwa, można przyłączyć się. Nie wiem, co wtedy się dzieje, bo nigdy w sumie nie byłam w takim bractwie, więc nie bardzo wiem, ale myślę, że coś tam ciekawego można robić. No i wiadomo, jest dużo czasu, na spokojnie wystarczy na imprezy i na naukę bez problemu. Także myślę, że jest spoko. Zagrajmy jeszcze sobie o wrzutki. Ile jeszcze do tego egzaminu? Pokażcie mi. 4 godziny, kurczę, na 22 dopiero ten egzamin. Masakra. No nic, o 21 wyjdzie. To do której on tam będzie? Do 24? Słabo. No ale dobra, pograj sobie trochę. Później ewentualnie sobie coś zjesz, chociaż nie jesteś tak bardzo, bardzo głodny. O, super. Bardzo dużo mu się pragnień spełniło i dostaliśmy już ten slot, to widzieliście. Może, o, nie wiem, czy uda ci się zdobyć ten 8 poziom, bo chyba masz jeszcze daleko. Ale... Ale może ci się uda, zobaczymy. Spełniałam mu trochę tych marzeń, bo to wiecie, jednak zawsze się przydadzą później te punkty. O, może... A nie, nie zdobędzie, dopiero rozpoczął 8, także trudno. No nie wiem, czy chcesz coś sobie zjeść, czy nie? Za ile ten egzamin? Za 2 godziny. No kurczę, za godzinę będziesz wychodził. Więc może coś tam sobie zjesz jednak, żeby być w bardzo dobrym nastroju. O, a teraz ci się podoba? No nie wiem, on ma taki zmienny humor. A nie, to nie ta, to inna. Inna go odrzuca. Dziewczyna chyba jej nie ma. Ale okej, szamaj sobie, szamaj. I właśnie tak przy jedzeniu też fajnie zdobywa to towarzystwo. I cały czas dzwoni do nas. O, jest, dobra, to lecimy na ostatni egzamin końcowy. I cały czas do nas dzwoni, wiecie co? Ten, o on, nie wiem kto to jest. Nie wiem, dlaczego on do nas dzwoni, ale okej. Okay. Słuchajcie. Nie wiem, co teraz się wydarzy. Czy to nas same, po prostu samo przeniesie, tak? Czy będziemy mieli tu jeszcze chwilę? Zobaczymy. Ja przyspieszę i będziemy troszkę... wiecie, poczekamy tą sekundkę. Nie wiem, czy on jeszcze będzie miał chwilę, czy nas już przeniesie. Ciekawa jestem bardzo tego. Jak to się wydarzy? Myślę, że do 24 chyba ma... te zajęcia. Okej, okay, dosłownie minutki nas dzielą od ukończenia studiów, kochani. Jest! Gratulacje, słuchajcie. I co teraz się dzieje? Szczepan kończy semestr, stypendium, oczywiście to wiem, tak, z ceną 5+, no ekstra! Zanim opuści teren uczelni. O kurczę, no to jeszcze mamy tyle czasu, matko. Już nie masz nic, nie musisz, uczelni nie masz. Okej, okej. Kurczę, no słuchajcie, naprawdę bardzo dużo graj. Aha, i możemy blokować dwie rzeczy. Fajne to jest, bo w końcu mogę dwa pragnienia sobie za... Kurczę, 72 godziny, strasznie, strasznie dużo. Czy nie możemy opuścić wcześniej?
na przykład. Wakacje nieruchomości. Wróć do miasta. O właśnie, no dobra, to sobie wrócimy, słuchajcie, bo nie będziemy tyle tutaj czasu spędzać, już to jest bez sensu. Także wracamy sobie do Miłowa. I kochani, to by było na tyle. Słuchajcie, jeszcze chciałabym sobie zachować może jednak... O, mamy do ten... to sobie zachować. O, do wyposażenia jednak to było nasze, wiecie. Także zabieramy to ze sobą. I słuchajcie, to by było na tyle, kochani, w tym odcinku. Myślę, że taki odcineczek szybciutki ze studiów Wam się spodobał. Nie wiem, czy szybciutki, czy nie. Myślę, że około 30 minut na pewno trwał. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Kolejnym odcinkiem będzie już... będziemy w domu Szczepana i Lilianki. I będziemy tam, wiecie, teraz Szczepan... czyli nie pora wrócić do... Szczepan może wyprowadzić się nową parcelę albo do istniejącego domu. Czy Szczepan ze życiem zdąży jeszcze urządzić? Nie, nie będziemy urządzać żadnej balangi. Tak, ma się pożegnać z tym życiem. Nie wiem, takie niesprecyzowane pytanie. To ostatni aktywny sim, którego... Tak, aby wyprowadzić sima. I zresetować ją. Kliknij na niebie, wrócić na teren... tak. O, słuchajcie, dorasta. Wow, no gratulacje. Ekstra, jaka gwiazdka tutaj. Super. No dobra, to co, wracamy do domu. Okej, to kochani, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Buziaczki Wam przesyłam. Pa, pa.